Witam was bardzo serdecznie. Jestem Mistrz Watto. Kolejny odcinek z mojej serii Ciekawe powtórki. I dzisiaj Tortoise na mapie Himmelsdorf, a tytuł odcinka brzmi Normalny Top Gun. Od razu przyspieszę czas. Normalny Top Gun, dlatego że został nagrany tak, jak zwykle powinno się zdobywać 6 kili. Jedna, druga, jeden, dwa, cztery. I cztery tak powinno być. To jest dobry czas. Teraz już dwa. I zaraz jeden. Teraz jeden. Jedziemy. To nie jest duża mapa, więc za bardzo wam się nudziło nie będzie. A już od samego początku będą niezapomniane strzały. A także batalie. Takie mini potyczki właściwie. Które także zapiszą się trwale w wyniku bitewki. W tym odcinku. Nie, no troszeczkę bym przyspieszył, bo nie mogę patrzeć, jak ten czołg się żółwi, bo jest on zwany żółwiem, a także torcikiem, bo to właśnie tortoise. Taka to maszynka ciekawa. I teraz jedziemy do przodu. Szwendamy się, szwendamy, zanim dojedziemy do akcji. Tutaj patrzyłem coś, jak te ślady ładnie wyglądają. Ale będą jeszcze ładnie wyglądały w nowej jakości. No i proszę, mówię, ale tu sobie nastrzelam ósme tiery. Praktycznie same. Nikt mnie nie może przebić. Ja tu wszystkich walę. I już Pershing dostał. Zwiewa jak po prostu Pershing ostatni. Ja tu mam 200 chyba 59 penetracji, czyli bardzo dużo. Jak na działo 120 mm. I mogę sobie pozwolić na wiele. Oczywiście gąski. I nikt mnie nie powstrzyma. Jadę cały czas do przodu. Teraz niestety odbiłem się od T26E4. No i mamy Oni, którego nie trafiłem niestety. Ale teraz się poprawimy. Pięknie dostał za 400. Jest jeszcze Pershing, który też dostał. Dobiłem go za 86. I tutaj mamy Emila 1. Pięknie dostającego. Na razie jedyny strzał dostałem chyba od Oho, czy Oni. Kolejny piękny strzał. I teraz już powinien ściągnąć tego. Ściągnięty pięknie został Oni. I odbiłem się od niego. Jak widzicie, górna płyta jest niezwykle opancerzona i łatwość tu o pomyłkę. Ale teraz ja go niszczę, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Już w tym momencie mamy 3 kile, a będzie ich dwa razy więcej. Już zaspoilerowałem, więc będę ciągnął to do samego końca odcinka. No i Panther 2. Tutaj będzie ciekawa akcja z tym czołgierkiem, gdyż patrzę, ten Panther 2 musi tu być, musi dostać. Nagle mi przejechał, jakbym nie patrzył w trybie snajperskim, od razu bym go widział. Myślałem, że jedzie do mnie, ale jak widzicie, w pewnym momencie zawróci i będzie chciał dobić nasz pojazd, chyba. Tutaj nie miałem obstrzału na tego ISU. Nie, Stridsvagena właściwie. Jest tu panterka. Dobiłem ją fantastycznie. 8-6, teraz 9-6, czyli wygrywamy. Musimy podjechać na swoją bazę, aby przeciwnicy nie skapowali jej i nie zakończyli bitwy na wygraną dla nich oraz przed wygraną dla nas. Tutaj jest Su. Tu będzie też ciekawy. O właśnie, nie trafiłem w Su. Tak wystawione. Nie wiem, jakim cudem to nie weszło. Już drugi strzał. W Oni był pierwszy. Nie przewijam botów. Ciągle będzie się coś działo. Naprawdę będzie ostro. Wygrywamy 10-8 dwoma pojazdami. I tu już magazynek T54E1. I o, rykoszet. Fantastycznie, jak to się można odbijać od takiego. Tu kolejny rykoszet. Ten to akurat
Możliwy, ale tak, że powinienem wcześniej przeładować. Więc już słuchajcie, 4 strzały odbite. 4, a mogło być 0. Teraz mówię, oflankujemy go, żeby on się tam nie wydostał. Ale szkoda mi było Onika, który 7 na 9, nie 9, niewiele co zrobi. A więc ustawiłem się tutaj, żeby móc na wszelki wypadek ich zgasić w tym miejscu. O, tutaj się ustawiłem. Mówię, może mnie nie będą widzieli. Jest T54-1, ja wolę to SU. Myślałem, że na hita walnę, zostało mu 5 HP, musiałem go dobić. Natomiast jakby to się nie stało, bym szybciej zniszczył wroga T54-E1. To myślałem, że mnie objeżdża, dlatego no przekręciłem się, aby móc mieć alternatywę z której strony. Ale on nie jechał, czekałem, czekałem, a on nie jechał. W pewnym momencie mówię, pojadę, może coś się tu dzieje niedobrego. Jak widzicie, ostatnia pozycja tego magazynka jak najbardziej jest, ale już później go nie widać. Jeszcze jest od drużyn artyleria oraz UDS. Ja mam 5 kili już teraz. Teoretycznie mógłbym mieć 8, wcześniej nawet 10, ale to praktycznie w każdej dobrej bitwie można mieć więcej niż się miało. Czy to strzałów, czy to kili, czy tego i tego. No i wyspotowało się co? T54-1 już jest tam, naprawdę śmignął nie wiadomo jak, tak bardzo. Tutaj myślałem, że może będzie wracać, ze środek nie będzie jechał, bo nie jest głupi. Ale tędy może popróć, dlatego chciałem już być gotowy. Miałem 833 hapsa, czyli w najlepszym przypadku na 3 strzały. A w najgorszym oczywiście dla mnie na 2. Niecałe 3500 damage'a. No i tutaj, po tej całej ekspedycji, zaraz się coś pokaże. O, widzicie, T54-1, wreszcie go przebiłem tak jak powinienem. On teraz uciekł, jedzie na prawo. Tutaj muszę być przygotowanym na jego wyjazd, ale on nie wyjeżdża. Dlatego mówię, jadę, nie ma co. Poflankujemy go z ISem 3, nie będzie miał po prostu szans. A on miał 4 pociski w magazynku. IS się już tam nim zajmuje. Odbił się od ISa raz. Drugi, trzeci się odbił, tylko jeden wszedł. A czwartego strzału nie ma, nie zdążył, bo IS go rozwalił. Tutaj troszeczkę przyspieszymy odrobinkę, żeby to nie trwało wieki. Bez jakiegokolwiek utracjusza czasowego tutaj. I wjeżdżamy na kapa. Mówię, pokapuję sobie, może Arta mi przyjedzie akurat pod lufę. Tak, tak fajnie, na Top Guna akurat. Jednakże to się nie stało. Natomiast ja pojechałem po Artę i jak widzicie ją zniszczyłem, czyli Top Guna mamy. Prawie 4000 damage'a i jestem wielce usatysfakcjonowany ową bitewką. Naprawdę sporo expa z niej dostałem. A uświadomi wam to wynik bitewny, który pokażę wam zaraz po cięciu. Ale został jeszcze UDS, który próbuje coś zrobić. Może przyspieszymy ten czas. Za chwilkę. O, teraz, teraz, zaraz powinien być. Pamiętam, pamiętam, co tu się stało. W tym momencie jest baza kapowana 0. Myślałem, że przyjechał, ale już nie pamiętam, co się działo w tej bitwie. Była dość dawno rozegrywana. No i 14... 11 wygraliśmy, zwycięstwo, jeszcze zdobyliśmy do tego bazę, także już wszystko, ale jeszcze te wyniki końcowe.